Możesz... Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak tam, panie Kazimierzu, ten sezon podsumować? Bardzo dobry. Jeżeli chodzi o, rozumiesz, o zbioru zboża, czy w ogóle, był bardzo dobry i wyjątkowy w tym roku. Mhm. No, taka była piękna pogoda, że to szybko można było skosić, wszystko zebrać. Żadnego deszczu, kropli deszczu nie było. I zboże stanowczo jest suche. Może spryzmować, sypać, bo było bardzo suche. Nawet. To kury na zimę mają co jeść. Oj, kury, to, człowieku, no, kury to mają, nie przejedzą tego. A dobrze, a króliki też będą je owiec jadły? No też, no wtedy nie widzisz, oddaję owiec przecież królikom cały czas. Patrz ile owsa mam i to daję królom. Przecież oni, popatrz, sypie. Oj, tu i zobacz, o. Oni biedne owiec jedzą, zobacz jakie... A to też jest olbrzym? No a jak młody jest, to jest młódka, dopiero będę puszczał na wiosnę w marcu. Piękny królik będzie, rozumiesz, kurczę, ma... To jest malutki jeszcze. To jest mały, to ma 4 miesiące, 4,5 miesiąca mają. No 5 miesięcy, bo tu datę mam, to wiem ile, rozumiesz, nie? No 5 miesięcy królik ma, będę go puszczał. Tak samo padło tutaj. O, widzisz? Tak samo mają, bo to są razem, to są 4-5 miesięcy mają. A jakby ktoś chciał takiego królika kupić, to jest możliwość? No, sprzedam, oczywiście, że sprzedam, jeżeli tak, bo ja mam tyle, ludzie biorą i to bardzo ładne biorą, biorą. Aha. I kupują. Nie powiem, że, żeby nie kupywali, ale biorą, nie zastanawiają się, rozumiesz, piękne króle, pięknie się chowają przecież. Dasz im belę, co padzę, ja im owsa dam, rozumiem, padło, opa. Owsa im nasypie. Rozumiesz, bo oni mi jedzą, bracie. Owiec. Mogę im jabłko dać, rozumiesz, jak tego, to jabłko też mogę dać, rozumiesz, o. No widzisz, o. I to są młode króle, które będą dopuszczane, rozumiesz, wiosną, też w marcu, w styczniu będą dopuszczane dopiero do tego, żeby, bo to są młode tegoroczne, nie? Mhm. Bardzo. To są bardzo króle. O, tamty ci pokażę. Co już tam kiedyś patrzałeś? No to pójdziemy tam. Zaraz ci pokażę, rozumiem, dać. O, ten sam jest, rozumiesz, jest, no dobra, też. To jest, jest. Albo tego olbrzyma. To nie są Belgi? Olbrzymy. Albo tego. Ten to jest młody, ten to nie, ten to nie. Ten to nie. Albo tego. Albo tego. Mogę ci, rozumiesz, też, o, patrz. Też będzie piękny. Ten. Tak, widzisz, uchy ma piękne, rozumiesz, o. Który, rozumiesz, jest, to u mnie ma jak Pana Boga za piecem. Tak ci mówię, że lubię te króle duże, bo małych to nie lubię, bo to kurczę maleństwo, a to jest na co popatrzeć, jest koło czego chodzić i jest, są piękne króle, rozumiesz. Naprawdę jest co popatrzeć na nich i ja lubię koło takich chodzić, mm-hmm. Rozumiesz. I u mnie czysto jest w tym. Gdzie byś nie zobaczył, rozumiesz, to kurwa czyściutko, wszędzie zobacz, o, ani gnojku, ani nic nie ma, rozumiesz, o co chodzi, o, gdzie on będzie chorował, rozumiesz, z czego? Bo tu się ktoś pytał, jak to jest, że jest królik nad królikiem, czy jeden na drugiego nie robi? Guzik, prawda, zobacz, ja mam porobione, ty no nie to, rozumiesz to byśmy tego. Musieli z tyłu pójść. Chodź, z tyłu ci pokażę, bo ty to kurwa, czekaj, nie mam motylki, patrz, ja tu biorę, rozumiesz, ten, chodź, jak tu mogą srać, patrz. Wszystko leci tu! Tu! Zobacz, wygarniam, bracie! Wszystko czyściutko! A on robi i wszystko spada. Tak, tak i wszystko jest. Spada. Gdzie leci na królika? Nie leci. To tak jakby no były... wybacz, rozumiesz, no kurwa, choć byle jakie klatki zrobione, ale są naprawdę zrobione tak, żeby. O, zobacz! No zobacz! No zobacz! Widzę, widzę. Wszystko tak. Tu, a ja tutaj tylko wezmę, ładnie zbiorę. Gdzie królik robi na jeden? Nie robi. I tutaj no widzę. W życiu! No zobacz, no nie wygłupiaj się, ale zobacz, patrz, zgarnę, o, patrz, o. Wszystko leci tak tu. Jest zrobione, jakby były dwa dachy. No, dwa dachy, no. I tu jest blacha, która, rozumiesz, nie leci na króliku, tylko tu. Tam czyściutko. Tam leci na ziemię, tu leci tego. Ten królik ma cały czas sucho. Tak. Czy on robi, czy nie robi, wszystko sucho ma. Nie jest podwójnie, tak samo tu. Popatrz, wszystko leci tu. O, wszystko leci tu. No to jest dobry pomysł, podoba no, mi się to. Popatrz, że tam ten królik, który jest nad nim, ma suchutko cały czas. I łajno leci, i to leci. Ja prawie mam...
mało co wywalam od nich. Tylko daję im siano, rozumiesz, bo nie ma co wywalać, wszystko leci na dno. No bo... Tylko wybierę to takie coś zawilgotne. Ażurowa podłoga to wypadnie. No oczywiście, i ma przerwy w podłodze zrobione. Wszystko leci tutaj, a ja tylko sobie wezmę, wygrabię elegancko, na taczkę, na wóz i nie ma. A królik ma cały czas sucho, bez przerwy. Nie ma prawa nic być. Tak samo tam i tam. Byle jakie te klatki, ale klatki są zdrowe, bo są zrobione, że jeden na drugiego nie robi. Czyściutko jest. No i teraz może ktoś sobie pomyśli, o, leje jeden na drugiego. Bzdura. Jak ktoś tak myśli, to on jest puk, 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 bolek, lolek. A ja mam podwójne zrobione i to jest blacha. Nie to, że jest, macie tam zrobione deski, tylko to jest blacha zrobiona, to jest wielkotrwała, nie przechodzi, nie nic. Ja tylko zgarnę. Robią, patrz, to wszystko jest. O, widzisz? Tak, blacha. Jak do środka zajdziesz, tam czysto jest. Zgadza ten królek, się. Kurwa, bez serwy ma sucho. No widzisz? On nie ma mokro, nigdy mokro nie ma, rozumiesz? Bo wszystko leci tutaj na to. Ja se zgarniam i już. Byle jak zrobione, no bo słuchaj, szybko, byle jak zrobione. Ale zdrowe są klatki i tu mi nikt nie wejdzie. Zobacz, wszystko elegancko jest. Macie, wszystko zrobione, tam takie, o patrz, kraty, wszystko przelatuje. Mhm. No i to jest, nigdy się nie robi szczelnego, dlatego bo się kumuluje moc, łajno i on w tym depcze, rozumiesz, i choruje. A tak ma przewiew, ma sucho, co zrobi, wleci, rozumiesz, no co tutaj ma być? Jako zmieniam, rozumiesz, te siano czy tam jakoś, wiesz, podszczółkę, świeża podszczółkę dam, zjedzą wszystko, podszczółkę, wszystko zjedzą. Co tym nie dam, wszystko zjedzą, bo mają cały czas sucho, dostają wodę, dostają owiec, dostają trochę jęczmienia, rozumiesz, tam garstkę pszenicy. I zobacz, jakie króle są. Widzisz, zdrowe, nie chorują mi król, jeszcze nigdy, jeszcze ja tyle trzymam, no dużo nie trzymam długo, ale tyle co trzymam, zdrowe króliki, nic mi nie chorowały, na nic. I sierść, i tłusty, i kurna szeroki, i tego, aktywny, cały czas jest. Wieku. No zresztą, co tam cię będę gadał, sam widzisz tak jak jest. No pewnie. Jeszcze wątpię, czy ktoś tak trzyma króle, wątpię, żeby mieli tak sucho, wygodnie, dostateczne jedzenie, akurat, bo on dostają normę jedzenia. Nie to, żebym tam kormił, szupał. Dostają normę jedzenia, tyle zjadają, dostają siano, dostają to. Pięknie wyglądają. Także widzisz, ktoś tam może sobie pomyśleć, że robią, że tam brudzą. Nie, u mnie tego nie ma. U mnie są klatki, byle jak zrobione. Nie mówię, że są eleganckie, bo ja tam kurde nie tego, ale są zrobione, żeby króle mieli sucho. Dzieci otworzę, to wszędzie mają sucho pięknie. No. Mają żadnych problemów. Rozumiesz, no. No widzisz. Cena i wcale się nie ma. I z młodymi. Młode zamawiają. Kupują, rozumiesz. Płacą pieniądze. Oczywiście, że płacą, bo to są drogie króle. Ale to są króle naprawdę warte pieniądze dać. Za te króle. Bo byle jakich króli to ja bym nie chciał, ale te jest wart zapłacić te pieniądze. Ja bym miał takie ktoś króle olbrzymi, chętnie płacę ile chcę za takie króle. Wcale bym się nie targował w ogóle, czy on ma tyle, czy tyle. Także niestety, rozumiesz, no możesz tam, rozumiesz, jak chcesz mówić, ale są naprawdę królki wspaniałe. Moje, oczywiście, ja tak sądzę. Bo widzisz, kiedy przyjdziesz, zobaczysz, to mają elegancko sucho. A mnie ma to, żeby mieć. No. I kurwa, teraz młodzież, nie? Przyjedziesz na tą nazwę, jak będą większe, to ci pokażę na wagę. Zważę ci. 12 kilo, kurde, wagi. Zważę ci samicę, którą rozumiesz tego. Bo teraz ja na tucz nie trzymam, tylko na chów trzymam, nie? Na tego, bo jakbym chciał tuczyć królika, to kurwa, ma 12 czy 13 kilo, go utuczam i bardzo szybko mi rośnie, bo trochę dodam, rozumiesz, to trzeba. I on mi, kurwa, w mig rozpierdala go, kurwa, kawał byka, jak, kurwa, jak warchlak.
wygląda. Rozumiem. A ja trzymam, rozumiesz, narosków, to ja takich nie karmię, rozumiesz, na tucz, tylko ich karmię, tak powiem, ale ładnie wyglądają, o co chodzi. Nie przekarmiam króli, jak ktoś inny. Mhm. Tam wali, wali, u mnie zawsze mają zjedzone, zawsze mają czysto, zawsze co wsypię, to zjedzone jest, wody dostaną, kurwa, żyć i nie umierać. A mówię ci, poważnie. Ktoś te pomyśli, że źle. Ale tak jest. A był pan w tym roku na grzybach chociaż raz? Nie, ja tam na grzybach to tam lubię po lesie chodzić, ale na grzybach nie lubię, lubię chodzić, ale grzybów nie lubię zbierać. Dlatego, że kleszcze są, wiesz. A jak są kleszcze, to wiesz jak to jest. Nie wiesz kiedy i nie wiesz co, kurczę, madzie. Ja zrywkę robiłem w lesie, rozumiesz, latem, to nie mogą się tych kleszczy ogonić. Co przyjadę, kurde, ma z lasu, macie, myję się, kleszcz. Kleszcz, kleszcz, kleszcz. Dlatego nie robię teraz latem, wolę robić w lutym, gdzieś kiedy jest zimno, kiedy tych owadów, tych kleszczów są nieaktywne, w ten czas ja drzewa sobie narobię i do lasu chodzę, bym do lasu chodził co dzień. Ale był pan kiedyś w życiu na grzybach? No byłem, chodziłem, ale grzybów nie zbierałem. Bo ja po pierwsze, nie bardzo się znam na grzybach, aha, to jest raz. To mówię, nie będę co zbierał, byle co, bo nazbieram byle co i wiesz tego, ale lubię po lesie chodzić. Czy wróbka drzewa, czy tego. Teraz będę w lutym, czy w styczniu będę zrąb robił, to w ten czas możesz przyjść, pogadamy. Na tych bagnach tam. Zobaczysz, jak się robi, rozumiesz, nie? Jak będę zrywkę robił teraz, nie? Ale czekam, jak będzie zimno. Jak będzie, wiesz, temperatura ujemna, rozumiesz? I trochę taka, wiesz, żeby było zimno, żeby tych robactwa nie było. A zrywka to co to jest? No i to drzewo wyrabiam. Wyrywam drzewa, wycinam, rozumiesz, te chore drzewa, które się należą, rozumiesz, nie? Na zrębie, czy tam gdzieś, rozumiesz? I robię sobie drzewo, nie? Aha. Proszę pana leśniczego, on mi tam działkę wystawi elegancko, nie? I idę i sobie wyrabiam drzewo dla siebie do palenia, wiesz tego. Zresztą ty nie wiem, czym ty palisz, rozumiesz, no ale ja drzewem palę, to muszę mieć, nie? No to mam tutaj na 3 lata, na 4 lata, ale zawsze w zapasie, jak leży jaśniewo. To pan liściaste drewno. Liściaste, no jakie tylko jest, czy liściaste, czy jakie tylko się nadaje do ścięcia i do pocięcia, takie tyne. Czy tam dębowe, czy bukowe, czy rozumiesz, sosta, czy bzoza, rozumiesz, wszystko, rozumiesz, jakie tylko się nadaje do cięcia, to tyne, nie? Układam sobie drzewo, potem mi pan leśniczy odbiera, Kazimierz potem wozi, tyne, zobacz, tam mam do cholery drzewa, jeszcze na 3 lata, ale dopóki do roboty nie pójdę, bo teraz do roboty do kółka, nie? W kółku, mam tą przerwę taką, rozumiesz, od stycznia, rozumiesz, do marca, bo potem już, trzeba maszyny przyszykowywać, wiesz, w tym kółku, to już potem do roboty idę, cały czas non-stop, to wiesz, jak tam jest, nie? Wiem. To się późno robi i tak dalej, to w lesie nie mam czasu robić. A więc tylko mam te 2 miesiące, który styczeń, luty, wiesz, marca może zaczepię, wiesz, to sam narobię tego drzewa, żebym miał na sobie. I potem już idę do, wiesz, do kółka. Pod warunkiem, że nie spadnie śnieg. O, pod warunkiem, że nie spadnie śnieg. A choć nawet spadnie śnieg, to w zimę też robię w tym śniegu. Ciągniki mam, bracie, tego eleganckie, kurde, wchodzę, tnę i już wyciągam, już. Zakładam łańcuchy na 2 koła, kurde, lebiotkę z tyłu zakładam, rozumiesz? Jadę sobie na tych bagnach tam, wyciągam sobie, jeżeli nie, linę zakładam 150 metrów, słuchajcie, sinam, przyciągam do siebie, rozumiesz, i tnę sobie. I ładę na tą biedkę, ładuję sobie na biedkę i już. Na wóz to może nie, ale biedkę ma taką dwukołówkę. Aha. Jak będziesz, rozumiesz, kiedyś, rozumiesz, będę robił, przyjedziesz, to ci pokażę, jak to się robi. No i to sam jeden robię, rozumiesz, o kurczę, sam jeden w lesie, rozumiesz, se robię, układam 2 metry wysoko, 2 metry, tyle sobie na 1,10 m, 1,20 m, żebym sobie dał radę, rozumiesz, i układam sobie. Ułożę sobie 70 metrów, czy tam ile, czy 100, zależy, za 3 miesiące. No zimą dzień krótki, to za dużo czasu nie ma. No jak ja pojadę, rozumiesz, o godzinie 9, nie? Do godziny 3 to tak się narobię jak głupi osioł, żeby to wyciągnąć. Ale też zrobię, wystarczy zrobię 5 kubików, zrobię drzewa, to na dzień czasu człowieku, to mi mam tyle. Nawet może nie całe 5 kubików, ale co dzień
I przez 3 miesiące to se policz, ile mogę drzewa narobić. O, wiesz, o co chodzi, nie? Przez 3 miesiące, żeby tak robić. Ale ja tyle tam nie robię. Ja robię, rozumiesz, tyle, tylko tyle, tyle. Mniej więcej do 70 metrów, 100 metrów i starczy mi, no. I to daleko pan jeździ? No tutaj, niedaleko za śmietnisko. Ile tam mam? 500 metrów. A, to blisko. Za szosę tu śmietnisko, tu zaraz po prawej stronie. Tam sobie robię, bo tu mam najbliżej i najlepiej mam. Choć bagna, tam jest bagna, ciągnik się topi. Ale kurwa mać, tnę i wychodzę pomału, nie spieszę się, nie nic. I także cały czas mam non-stop roboty. No teraz mechanika, teraz no trochę zimno, to tak nie bardzo, bo tam mam robić jeszcze tę mechanikę, tam, tego, ale czekam na ciepło. Będzie cieplej, to wiesz jak to jest w warsztacie, nie? Tak. Tam nie będę kotłował, kurze, nie będę palił, nie będę to. A zdążę zrobić to, co mam zrobić, to ja zdążę, jak zacznę od marca do żniw, to mam tyle, kurczę, zrobić. Sprzęt przyszykować tak na ip-top. I dni coraz dłuższe. Ale potem są dni coraz dłuższe i mogę zrobić, rozumiesz, jak godzinę, jak pojadę o 7, czy tam o 8, rozumiesz, o 7, to do 5, czy tam jak tak, sam wiesz jak jest, rozumiesz, to ja mogę zrobić kupę tak. Mogę zrobić. No. Teraz już. Bo tak się robi, rozumiesz, no. No. To nie jest tak, rozumiesz, żeby poszedł 8 godzin i tak tam ileś robię. Jak robię, to robię, rozumiesz, do godziny 5 do tego, żeby na tym nadrobić. No bo teraz mamy 16:20 i już jest prawie ciemno. I prawie ciemno. No widzisz, choćbym w lesie chciał robić, rozumiesz, to. A już potem od stycznia, to jest dzień dłuższy jest i tak dalej. I chłodno, i robactwa nie ma i można robić. I się nie obawiać kleszczów, nie, nic, rozumiesz. No taka prawda jest, no co to mówić. Także lubię robić i w lesie też lubię robić i idę do lasu dopiero od stycznia, no. Bo teraz już z martwy sezon w kółku, takiej roboty nie ma. Choć jest, ale czekamy na ciepło. No teraz nie ma co liczyć na ciepło w listopadzie. No liczyć na to nie ma co liczyć, tak jest, będzie masz rację. Coraz chłodniej. Coraz chłodniej będzie i coraz będzie chłodniej, nie? Trzeba odczekać, a potem rozumiesz, będzie cieplej, cieplej, cieplej. To się nadrobi to wszystko, wiesz. Teraz jestem tu w okolicy o domu, tutaj mam tu zrobić, sąsiadowi ciągnik robię, to temu robię, rozumiesz, to temu robię, to tam robię, to tu robię, rozumiesz, roboty mam full, kurwa, kapitalki tam robię, temu, to temu, to temu, to temu, także roboty mam o po tyle, rozumiesz, nie? Przyjdę, obrządzę, raz im dam dziennie królom, raz dziennie obrządzam, nie? Bo raz dziennie im daję tamtego i koniec. I ja i tam nie to, żeby to dwa razy, raz dostają dziennie i mam z głowy, idę swoją robotę robić. A króliki rosną. No, tak jest, no. Co tam dużo mówić.